Na Pojezierzu Brodnickim w sobotę 20 kwietnia odbył się po raz 13 rajd pieszy Chrońmy Przyrodę, zorganizowany przez Międzyszkolne Koło Turystyczne PTTK nr 57 Zawrat przy Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych. Każda taka impreza to spotkanie nie tylko z przyrodą, ale także z historią regionu. Za każdym razem organizowane są też konkursy. Panią Martę Pasik jako organizatorów, również pan Jan Kamiński. Należy do swojego kierownictwa tego rajdu jako kierownik trasy i oddaję głos panu komandorowi, panu Pasikowi. Witam wszystkich na naszym rajdzie. Rajd ma 21 km. Będziemy szli za chwilę do Brodnickiego Parku Krajobrazowego. I powiem tak, dlaczego akurat wymyśliłem sobie tą trasę? Po pierwsze przyroda to jest rzeczą wiadomą, po drugie panowie, ale słuchajcie, za chwilę nie będziecie wiedzieli, a to jest istotne. Po drugie, mało kto o tym wie, że jesteśmy w miejscu historycznym. Tutaj w 1920 roku odbyła się bitwa, gdzie stoimy, na tych zamiarach była bitwa. Oddziały polskie zatrzymały wojska rosyjskie, które od strony Brodnicy parły w kierunku na Grudziądz. Jak sytuacja wygląda? W 1920. Konkretnie miało to miejsce 18 sierpnia 1920 roku. Jak sytuacja wyglądała? 3 dni wcześniej, 15 sierpnia 1920 roku, rozpoczęła się potężna bitwa pod Warszawą. Wszyscy na pewno słyszeli tak zwanym cudzie nad Wisłą. Polskie wojska pod Radzyminem i pod Osowcem odpierały nawałę bolszewicką. Natomiast część z tych wojsk sowieckich, które starały się przejść na lewy brzeg Wisły, szukały przejścia w jakikolwiek sposób, żeby ten lewy brzeg Wisły osiągnąć. A więc tak, poprzez Płock, Włocławek, między innymi Grudziądz, tam gdzie były mosty, żeby złapać most, przejść na drugą stronę, otoczyć Warszawę i ten inny koniec zapanować nad sercem Polski. Więc ponieważ tam się bitwa 15 sierpnia rozgrywała i były bardzo ciężkie walki, część z wojsk rosyjskich poszła na północ w tym kierunku i 15 sierpnia zajęta została Brodnica, został zajęty Działdowo, została zajęta Mława. Także tutaj generalnie tutaj należało postawić jakikolwiek zdecydowany odpór wojskom bolszewickim, dlatego że wkrótce zajęliby Grudziądz i objęli Wisłę, znaczy przekroczyli Wisłę, objęli drugi brzeg Wisły, lewy brzeg Wisły i mogliby z drugiej strony otoczyć Warszawę. Jak sytuacja wyglądała tutaj, konkretnie w tym miejscu? 18 sierpnia 1920 roku wojska polskie, jakie tylko można było zgromadzić tutaj w tej części kraju, zgromadzono. Były to wojska w większości ochotnicze i wojska, i oddziały rezerwowe. One tutaj gdzieś mniej więcej na tej wysokości właśnie Najmowa, do Najmowa dojechały, w zasadzie przed Najmowem przyjechały to wojska w większości koleją. Tu się wyładowały, bo w tym miejscu już byli Rosjanie. Rosjanie następowali od Brodnicy, czyli od Brodnicy następowała 12. Dywizja Rosyjska z Leningradu, dowodzona przez towarzysza Rewę i komisarza Niekrasowa. A z drugiej strony naprzeciw wystąpiły oddziały, można powiedzieć, oddziały kombinowane pod dowództwem pułkownika Aleksandrowicza. Na imię miał Jarosław, chociaż w literaturze występuje jako Witold. Generalnie on był Jarosław Aleksandrowicz de Witold, bo to pochodził z rodziny hrabiowskiej. Jako pułkownik, można powiedzieć, w sile wieku, miał wtedy 45 lat, zgromadził oddziały takie jak 359 pułk piechoty, konkretnie 2-3 batalion, 362 pułk piechoty częściowy, bo niepełny, 339, także oddziały bardzo, bardzo ważne, które odegrały znaczącą rolę. To był 215 ochotniczy, podkreślam, ochotniczy pułk ułanów wielkopolskich. Tak samo do tego część oddziału, generalnie można być alarmowy szwadron 5. Pułku Strzelców Konnych, także 218 Pułk Ułanów, 18 Pułk Ułanów to znamy, prawda? Skąd takie nazwy? 300 któryś tam, prawda? 300 któryś pułk, 200 któryś pułk,
z tego względu, że normalnie pułki miały numerację taką, no przykładowo 18 pułku Arów, znamy go z Grudziądza, prawda? Ale w momencie wojny, jak na frontach żołnierze ginęły, trzeba było dosyłać rezerwy, prawda? Jak powstał oddział rezerwowy, to sprzedodowano jedynkę. To był 118 pułk, prawda? Oddział rezerwowy. Jak rezerw zbrakło i pojawili się ochotnicy, to był 200, prawda? 218. Także tutaj w większości walczyli ochotnicy. Ochotnicy, także większość tych oddziałów to byli ochotnicy. No czym się różniły wojska takie, wojska liniowe od rezerwistów, od ochotników? Generalnie nie byli przeszkoleni tak jak trzeba. Często mieli umundurowanie niepełne, często uzbrojenie niepełne, ale serce do walki olbrzymie, no i generalnie nie było innego wyjścia. Oni byli ostatnią osłoną i musieli stanąć tak jak byli umundurowani, musieli walczyć. Także w skład tych wojsk, o których mówiłem, wchodzili jeszcze żołnierze, ci, którzy pochodzili z oddziałów rozbitych oddziałowych pod Mławą. I trzeba to powiedzieć sobie jasno, że tych właśnie takich, no troszeczkę nawet lekko można powiedzieć przestraszonych, spanikowanych, którzy się wycofywali na Grudziądz spod Działdowa, żandarmi ogarniali, prawda, uspokajali, motywowali. Wstawiali tu na linię i pilnowali z tyłu, żeby się ich nie cofnął i do ataku. Walka trwała cały dzień. Jeśli chodzi o ilość żołnierzy, po stronie rosyjskiej było to około 4,5 tysiąca żołnierzy. Znaczy dywizja, ta 12 dywizja miała więcej ludzi, ale tak było około 4,5 tysiąca żołnierzy zdolnych do walki, licząc za zaplecza. W tym, że 4 tysiące piechoty i około 400 kawalerii. Jeśli chodzi o kawalerię, to Polacy mieli lekką przewagę, natomiast w piechocie byliśmy znacznie słabsi, ale po naszej stronie była przewaga taka, że mieliśmy pociąg pancerny Wilk. Były dwa pociągi pancerne, mały pociąg pancerny Wilczek i Wilk. Dwa były pociągi pancerne. Zaraz do tego dojdziemy, czy Wilk, czy Wilczek. Dwa pociągi pancerne. Ten pierwszy, mniejszy, z obsadą 30 ludzi i Wilk, który zabierał praktycznie dwie kompanie, czyli 150 ludzi, miał dwie armaty 75 mm i 8 karabinów maszynowych. Ten Wilczek był znacznie słabiej uzbrojony. I zaczęły się walki w ten sposób, że pod konojady podjechały pociągi, wyładowały żołnierzy. Żołnierze się rozwinęli na prawą i lewą stronę toru kolejowego, bo tor kolejowy był jak gdyby kręgosłupem działań. Rosjanie doszli właśnie do konojadów i jeszcze jak będziemy dalej szli, to jeszcze kawałeczek ciut dalej. Także tu stali Rosjanie. I Polacy od rana zaczęli atakować. Walka była bardzo ciężka, ze zmiennym szczęściem. Polacy mieli dwa dni czasu na raz sformowanie tej grupy obronnej. Druga sprawa na rozeznanie. Rozeznali, że ta dywizja 12 rosyjska jest podzielona na trzy brygady. Jedna z brygad generalnie miastu sztab w Żmijewie i tutaj to skrzydło jest słabsze. Zaatakowali Polacy właśnie z tej strony, krótko mówiąc, pogonili Rosjan aż pod Brodnicę, natomiast pozostałe brygady, trzy, jedna była pod Brodnicą, druga już szła w kierunku Wisły, znaleźć przejście przez Wisłę na drugą stronę, więc najpierw pokonali tą brygadę 36, która stacjonowała w Żmijewie i dalej potem już w drugiej części dnia pod Małkami pobili kolejną brygadę, także Rosjanie się zaczęli wycofywać. Doszła do nich wiadomość, że już pod Warszawą, pod Radzyminem dostali Łupnia Potężnego. 15 to już doszła do nich ta wiadomość i zaczęli się po prostu wycofywać. Polacy ich pogonili na tyle, że już o 22, 15 sierpnia już z powrotem została odbita Brodnica. Rosjanie zaczęli uciekać w kierunku na Działdowo i na Lizbark. No i krótko mówiąc, sytuacja została tutaj na tej części frontu opanowana, czyli jak się mówi o obronie Polski w cudzie nad Wisłą, to to był jak gdyby taki odprysk, ale ważny odprysk tych działań tutaj w tym miejscu. Teraz jeśli chodzi o dane, krótko mówiąc, liczbowe. Są bardzo różne dane liczbowe w zależności od tego, gdzie się zasięga języka. Odnośnie skutków tych działań. Jedni podają, że Rosjan poległo 400, a inni podają, że Rosjan poległo 270. Różne źródła podają różnie. Tak samo jeśli chodzi o poległych Polaków i o zdobycze.
Jest rzeczą pewną, że Polacy zdobyli jeden sztandar, niektórzy podają, że trzy sztandary, kilka jaszczy artyleryjskich, 600 karabinów zwykłych i kilka karabinów maszynowych. I jakiś samochód jeszcze, jakiś inny, jeszcze dobra wozy taborowe. Polacy zdobyli. Jeśli chodzi o poległych ze strony polskiej, też są różne dane. Ja korzystałem z trzech różnych danych, są różnie podają. Ale takim najpopularniejszym ilością, która jest podawana, jest, że poległo 35 Polaków. To znaczy tak, niektórzy podają, że 50 Polaków, a odnośnie rannych było około 300 rannych Polaków. Teraz tak, rannych tutaj w tej bitwie Polaków, natychmiast zostali oni załadowani na pociągi i zawiezieni do Grudziądza. Grudziądz był szpitalem wojennym w tym czasie. Także tych 300 rannych trafiło do tego, do Grudziądza, do szpitala. Jeśli zobaczycie, ktoś przejdziecie się na cmentarz wojskowy i wojenny, to część z tych ludzi, która nie przeżyła, bo pamiętajcie, Pensyna została wynaleziona dopiero podczas II wojny światowej. Więc tam są pochowani na cmentarzu wojennym, wojskowym są pochowani ci, którzy potem zmarli w szpitalach. W szpitalach Grudziądza, a Grudziądz był przepełniony. Przepełniony był właśnie rannymi. Ale wracając jeszcze do poległych. Polegli tutaj właśnie w czasie tej bitwie są pochowani w Brodnicy na cmentarzu wojennym i jest tam 35 krótko mówiąc, żołnierzy pochowanych, z tym, że 21 nazwisk jest znanych, one są wypisane na tablicy memoratywnej, a teraz 14 jest podanych, że też, ale bez nazwisk, że padli, ale bez nazwisk. Rosjanie zostali pochowani gdzieś pod Brodnicą, ale nie znalazłem, nie zapatrzyłem się w jakim miejscu. Teraz 7 lat po walce, czyli w roku 1927, społeczeństwo Brodnicy postawiło właśnie na cmentarzu brodnickim taką kapliczkę, pomnik tym żołnierzom poległym. Tam są wpisane właśnie te nazwiska. I podczas odsłaniania tej kapliczki na uroczystościach był także pułkownik Aleksandrowicz, ten, który dowodził tą całą grupą, czyli pułkownik Jarosław Dywitold Aleksandrowicz, i zjął swój krzyż orderu tutaj militarii i powiesił na tej kapliczce w dowód, prawda, do uhonorowania swoich tych żołnierzy, którzy polegli podczas bitwy. Jest to no, fakt mało znany, ale taka rzecz miała miejsce. A jeśli chodzi o ten, tutaj takie no, można powiedzieć, takie spektakularne no, i działanie wojsk polskich, to należy no, na pewno zapamiętać, że takim jednym z najważniejszych tutaj działań na tym, to było działanie 215 Ochotniczy Pułk Ułamów Wielkopolskich. On tego dnia dwukrotnie szarżował na pozycje rosyjskie i jego dowódca tego pułku, rotmistrz hrabia Mierzyński, akurat w tym czasie pełnił funkcję szefa sztabu pułkownika Aleksandrowicza, także był to pułk no, z tych wszystkich można powiedzieć najbardziej zasłużony. Bo szarżował i walczył dzielnie, mimo że był, że w połowie spieszony, a w połowie... Co, ja się mam kończyć już, tak? No dobrze. Chciałem powiedzieć, że najmłodszym polskim żołnierzem, który poległ tutaj, to był żołnierz, który miał 16 lat, także no tutaj, no w waszym wieku, ochotnik. Poległ nad Drwęcą, dokonując rozpoznania wojsk rosyjskich. To już kończę w takim razie to. Mówię może tak bardziej szczegółowo dla tych, co będą brali udział w konkursie. Konkurs będzie taki, że z każdej szkoły po 2 osoby. Konkurs pisemny, 20 pytań. Na tematy przyrodnicze to jesteście wszyscy przygotowani, troszkę dlatego może szerzej mówię o tej bitwie, która miała tutaj miejsce. A jeśli mówimy o rzeczach wojennych, to jeszcze dojdziemy do schronów z linii 1939 roku. Tutaj wśród tych jezior, broniących jezior, są 4 schrony. Z tym, że my dojdziemy do 3, znaczy 2 na pewno z tego znajdziemy, a trzeci musimy sobie po drodze poszukać. Są to schrony trajektory pojedynczej, podwójne, czyli takie schrony, w których się umieszczały karabiny maszynowe do ostrzału przed wrogiem. Budowane w lipcu i w zasadzie w sierpniu 1939 roku. Nie brały udziału w walce. Niemcy odeszli dookoła, ale jako pomnik historyczny pozostały. Teraz jeszcze dosłownie tylko 2 słówka wyjem przez zimno. Na temat Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Powołany do życia w 1985 roku, 13 670 hektarów, tak mówię w skrócie.
60 jezior na terenie parku, w tym 6 jezior były powyżej 100 hektarów, czyli generalnie duża ilość wody. 40% parku zajmują lasy, 8,5% zajmują wody i jeziora. Osią taką hydrologiczną parku jest rzeka Skarlanka, także ona generalnie jest to woda, dlatego sporo jest właśnie tutaj, jeśli chodzi o ptactwo, ptactwo wodne, nie tylko wodne, ale no, przez w ogóle ptactwo, czyli bieliki, czaple, żurawie, no, cały szereg ptaków pod ochroną. Jeśli chodzi o zwierzęta, no wiem, że zimno, to już chwilę, już kończę, no dobrze. Słuchajcie, oczywiście nie ma tutaj takich zwierząt pod ochroną, takich jak żubry, bo żubry są, prawda, w tym Białowieskim Parku Narodowym, czy w Wolińskim, prawda, i tak dalej. Nie ma tarpanów, tarpany są w Rosnoczańskim Parku Narodowym, ale są łosie, są daniele, są dziki, prawda, są lisy, są inne też zwierzęta, no to takie jakie występują na terenie Polski. A tak, przed czym chciałbym przestrzec. I idąc patrzymy pod nogi. Z tego względu, że jak tutaj mówiłem, brygada, 36. Brygada 12. Pułku, 12. Dywizji Rosyjskiej stała w Żmijewie. Dlaczego Żmijewo? No właśnie, tu jest jedyna w Polsce żmija Zakowata, która jest jaka? Jadowita. Pamiętam. Także jak zobaczycie coś takiego z tym zygzakiem na plecach, to po prostu uważaj. I teraz właśnie, faktycznie nie jest to tylko nazwa. Myśmy tutaj z panem Żurawskim i to z lat temu, nie wiem, z 15, taką żmiję znaleźli tutaj, tak? Trafiliśmy ją na drodze. Nie, ona się skurczyła i zamarła, bo żmije nie słyszą, one czują drgania, jak ktoś idzie, prawda? Jak to się nie atakuje, to ona nic nie zrobi. Jak ktoś ją zaatakuje, to potrafi ukończyć, to jest problem. Dobra. A oprócz mi uważamy też na samochody, bo będziemy kawałek szli tutaj szosą. Po prostu, żeby nie iść całą szerokością, a brzegu trzymać, żeby nic się złego nie stało. Pan Janek prowadzi, bo jest kierownikiem trasy. Jak ktoś wyjdzie przed niego, to od razu ma... No. Macie to jest z dwóch względów. Raz, żeby podciągnąć grupę, a druga sprawa, żeby wam powiedzieć, że gdzieś mniej więcej do tych wzgórz był zasięg, dokąd doszli Rosjanie. I stąd Polacy ich zaczęli gonić właśnie tym lewym skrzydłem, patrząc na w dół mapę, krótko mówiąc, to jest to miejsce. Ja jeszcze też chcę być gdzieś tam. No właśnie. Troszkę bliżej tutaj ta strona. Troszkę. O, dobra, uwaga. Może będę u góry. Okej. Za opieraczkę robię 5 zł. Ja wiedziałem, że dawałem im spory. Konkurs. Mam coś może jakieś leki na głowę, bo z tym coraz gorzej. Udawajcie, że piszecie. Dobra, ty no. To wysiadłeś. Nie no, ej! To co? Nie wkurza, ej! Ale ja zaraz sobie pójdę. Będziesz od ciebie pisał. No. Dobra. Nie siedzi ma to.
8. Miłosz? Smacznego. Dziękujemy. Dziękujemy. A co ja mam w plecaku? Pewnie się nie wyleją. Ile razy mu to samo wyznaczyłam? Nic. To się cały czas nie gapi. Aneta, uśmiech, telewizja. Potem płytę do szkoły dostarczymy w przyszłym tygodniu. O, Martyna widzę, top model. Ja też chyba, też. Też to Anna Krupa. Ale ty masz smaczne ciasto. Bo ona jest very happy, że jest. Pytanie wyników konkursu. A to w Bydgoszczy będę mać. Uwaga, uwaga. My bym wysprzedać to, bo bym był gwiazdę. Nie wysprzedać. Pokalu ładno. To trzymaj. To i udaj. No, ja mam inne kamery, ale... Taka podle? Nie, no weź. Dokładnie, mało ważne, mało ważne. Musi nie jeszcze kupić kasetę, tylko tak fajnie. Chodźcie, chodźcie tutaj, chodźcie. Zdobyliście 12-25 obie drużyny. Drugiutko, na połowę. I drugie miejsce, Artur Pulkowski. Budowlanka. Brawo! Dobra. Teraz słuchajcie, teraz odczułem, jakie były prawidłowe odpowiedzi. Pierwsze pytanie było takie. Na terenie którego z województw w Polsce znajduje się najwięcej parków narodowych? Podaj nazwę tego województwa i ilość znajdujących się tam parków. Jest to województwo małopolskie, dawne województwo krakowskie i jest tam 5 parków narodowych. Moje nazwisko. 2. Jak nazywa się park krajobrazowy, po terenach którego obecnie wędrujemy? Brodnicki Park Krajobrazowy. Nie Brodnicki, Brodnicki Park Krajobrazowy, to jest pełna nazwa. 3. W jakiej miejscowości znajduje się siedziba tego parku krajobrazowego, po terenie którego obecnie wędrujemy? W miejscowości Grzmięca, lub też niektórzy piszą Gaj Grzmięca. 4. Ile rezerwatów przyrody znajduje się w powiecie grudziąckim? Są to trzy rezerwaty przyrody. Dlaczego mówimy o powiecie grudziąckim? Bo powiat grudziący, konkretnie starostwo, jest fundatorem nagród dzisiaj. No właśnie. 5. W jakim województwie leży Magórski Park Narodowy? Nikt nie wiedział. Więc Parku Narodowego. Jest to pytanie, które na naszych rajdach jest od początku. Janek, ciebie wytnę. Od początku jest odpowiedź taka sama. Można się poruszać szlakami znakowanymi. Nie ma znaczenia, czy niebieski, czy czerwony, czy zielony. Znakowany. Znakowanymi. Nie. Zaznacz, które z niżej wymienionych zwierząt żyją obecnie w Polsce. Na swobodzie. Żubr, bizon, tur i tarpan. Oczywiście żubr i tarpan. Tur już dawno nie żyje. Dobra. Dobra, na dodatek, tak? Dziękuję. Rączka prezesa. Czyste? Proszę, po sztuce, tak? To dla ciebie. Dobra. Następny. Pytanie, czy można kartki sobie doszło? Słuchajcie, no ale no, nazwiska wtedy muszę mieć spisane, bo do tego, do... No. A chcesz mieć pytania takie, tak? Nie, jestem tak. Ja pytania dam, a ja mam czyste karty. To zatrzymam, a potem dam czyste karty. Z odpowiedziami? No chłopie, no. Ale czyste karty dam. Masz rozdaj czyste karty, to się zepsuło. Następna drużyna. Też takie? Czy ty? Dobra. Dobra. Piątka? Piątka. Proszę. Teraz ty. Taką czy taką? Taką? Dobra. Piątka? Prezesa? Brawo! Jak mamy, że w pierwszej podzieliliśmy na kategorię szkół, tak? Nie, no w jednej jest każdy w swojej kategorii, tak. W pierwsze miejsce. A w ogólnej mamy pierwsze lekko, tak? Tak. Bardzo dobrze. No, dobra wynik. Słuchaj, ja już za chwilę dzwonię do dyrekcji tej szkoły. Wiesz, tutaj młodszych co na koniec? Teraz. Raz? Teraz. Słuchajcie, szukamy najmłodszego. To ja.
Z legitymacją. Najmłodsi się, niech się tutaj ustawiają. Najmłodsi. Mamy coś dla maluchów. Maluchy, chodźcie. Kto jest najmłodsza? Martyna jest najmłodsza. Ania. Aniusia. Chodźcie. Legitymację. Martyna. Nie ma, bo ona ma 6 lat. Ona nie chodzi do szkoły. Ty jesteś maluch? Jeszcze nie chodzi. Ja mam 14. A Martyna ma 5. On jest najmłodszy, jeżeli chodzi o szkołę. Tylko po prostu wyraźnie. Ale nie ma legitymacji. Chodźcie, dzieciaki. Macie książki o ptaszkach. O ptaszkach występujących tutaj na naszym terenie, proszę. Jeszcze jakieś maluchy? A ta dziewczynka? Chodź. No chodź. To ja zagłosuję. Musi podejść. Bo my filmujemy tutaj. To już jesteś dorosła, tak? No dobra, to dzisiaj jesteś maluchem, a jutro będziesz dorosła. Jeszcze tam. A dla mnie? Ja mam tylko 14 lat. No widzisz, bardzo dobrze. A dla ciebie? Chodź. Ale jestem szósta. Co? Chodź. Ale też się przyda. Też im się przyda. Ja już jesteś mniejsza ode mnie, to możesz. Ja też jestem mniejsza od pana. Tu jest jeszcze mniejsza. Tak, proszę, czekaj, zaraz, nie wszyscy zaraz. Kto jeszcze? Jeszcze jedna mi została. Dla ciebie, tak? Dobra. Teraz autograf. Wszystko, tak? Tutaj nie za dużo tej dobroci? No, to są, wiesz. A pieczątka też? Pieczątka, ale pieczątkę mam w tym. Nie, ja mam pieczątkę zawrat. A, zawrat, to przyjmij. Czekaj, powoli podpisuj i to będzie uwiecznione. Po co się wiesią? Dzisiaj jest 18. Nie, 20. Jest. 20. Tak, bardzo dobrze. A ja tak rozmawiam. Otwórz, Basiu, zobaczymy, co tam w środku jest. Ja zaraz tutaj autograf będę też prosił. Ach, autograf też. Tak. Jacek! Czerwony. Dobra, dawaj. Nakręcamy to. Nakręcamy. Nie spadaj. Ruch honorowy. Działaj. Tak, filmujesz, tak? No. A teraz zdjęcie zrobić. Czekaj, jeszcze moment. Dokręcam. Żeby nie wypadło. Dokręcam. To ile tych górskich było? 30. W tym roku będzie 31 już. Dobra. Nie. Robicie. Otrasowałem. Na pewno dojdziemy do trójki, która jest koło Zbicznia. To jest zresztą wysadzona, zniszczona, tak, żeby się zbrojnie wewnątrz. Schrony te były budowane przez armię polską w 1939 roku, już w sierpniu. Plan był taki, żeby pobudować na terenie całego kraju około 2000 takich schronów, nie udało się. Zdołano pobudować tylko 500, około 500 sztuk. Wokół Grudziądza, przy obronie linii Osy, jest 11 takich schronów. Były to terytory pojedyncze lub też terytory podwójne. To znaczy tak jak tutaj, to jest terytory pojedynczy na jeden karabin maszynowy. To co tutaj widzicie, to był umieszczony karabin maszynowy i można było strzelać przed pole z tego właśnie miejsca. Ten wysadzony, który zobaczymy, to jest terytor podwójny, czyli na dwa karabiny maszynowe, czyli dwóch strzelców mogło strzeliwać przed pole z dwóch karabinów maszynowych. Kwestia, jakie to były karabiny maszynowe. Najczęściej były to karabiny maszynowe już tej starej daty. Hoczkisy wzór 14, 8 mm, z nabojem 8 mm. Rzadko kiedy Browningi, bo Browningi generalnie miały pułki liniowe. Tutaj te bataliony obrony narodowej, które obsadzały te linie obronne, najczęściej były posadzone albo w broń starą, czyli hoczkisy wzór 1914, lub też zwykłe karabiny. Akurat ta linia nie brała udziału w walce z tego względu, że Niemcy ją obeszli dookoła i prawda, no tutaj wojsko to, które było tutaj z nadarem obrony, musiało się wycofać. Łamanym kamieniem,
bazaltowym, granitowym, czyli takim kamieniem mocnym i zbrojony prętami FI-20, falowymi FI-10. Także no, naprawdę wytrzymywał strzał średniego działu artyleryjskiego, oddającego gdzieś tam do nami, do 200 mm. No teraz możemy to podziwiać jako pozostałość powojenna, polska robota. Czasami niektóre jeszcze były nierozstrzelowane, bo jest zgody, że budowniczowie nie zdążyli rozstrzelować wewnątrz pomysłów drewnianych. No, mogły one też nawet służyć, że to jest pewnego rodzaju osłona przeciwlotniskowa wewnątrz. Obecnie jest to do podziwiania najczęściej z zewnątrz. Ja zawsze mówię, nie wchodźcie do wewnątrz. Dlaczego? Bo wewnątrz jest cała masa, krótko mówiąc, odchodów. No, taka jest prawda. Ludzkich, najczęściej niezwierzęcych, szkła, puszek, świństwa rozmaitego, a wokół grodziądza jest też tak na dwa strony, gdzie ktoś sobie zrobił ognisko i w tych dostępnych stronach może po prostu ludzie coś tam wejdzie, dlatego że wejście przysłowiowe jest bardzo malutkie, jest w wysokości 5 cm, to jest chyba 30 czy 40, ale czasem, na mnie bardzo czasem, się musiało wejść. Wewnątrz jest taka warstwa fabryczna, także z wchodzeniem do środka naprawdę proszę uważać. Bywa, że zdechły pies. Też bywa. Także z zewnątrz tam zrobić sobie zdjęcie. Tutaj, o tu widzicie, macie nawet gdzieś tu jeszcze był wymalowany, tu zasłoniłem. Szlak żółty. Są to elementy obronne. Na szlaku jako element, no, taki może być trochę zawsze. Zobaczyć, zrobić zdjęcie. I do środka nie wchodzimy. Tu są pytania. Przed zgniłym zachodem wybudował się w kraju ponad 400 tysięcy budów. Także my wybudowaliśmy 2000, żeby zgonić się na tym budynku. No, a oni ponad 400 tysięcy. I co, i zadzwonili te zgniły zachody? Się szczyli. Znaczy jeszcze ich tam nie ma tak dużo. Trochę nie, no wybudowaliśmy, to było tak zawiane skośniegiem, że no, trudno było to znaleźć. Trójkę, mamy dwójki, nie. Na zakręcie mniej więcej 100 metrów przed zakrętem z tej strony, albo 100 metrów zakrętem z drugiej strony. Trzeba iść po tym na... No, będziemy wracać, tak? Jak będziemy wracać, no, po konkursie i na pewno znajdziemy dwójkę, ale ona będzie obniżona, ona będzie poniżej skarpy. Także jeśli się podejmujecie znalezienia, to słuchajcie, ja się podejmuję. Uważajcie, bo to może być mokro, bo tam już te strumienki płyną. Nie maruj, to nie ustawiam. Ale to nigdy nie nażywam, że to już namówiłem na jakieś tam miejsce. Działać baterie. Jeszcze tak. To znaczy, to nie jest moja, tylko taty, wiesz? Co byś chciał? Czyli Adrianem, Claudion i robiliśmy zdjęcie. Wstańcie, kto żyw do żniw. Martyna, odwróć się, bo cię nie ma miejsca. No, no, kierujemy. To w Gdańsku, to w Zakopanem. No, uwaga, to ptusie, ruszamy. To nie wiem, jeszcze nie wymyślałem. I bardzo proszę o ostrożność. Prawą stroną idziemy, prawą stroną. Będzie hałas. Z jednej strony i z drugiej strony. Tutaj ta ściana, tutaj przed tą ścianą, to ten nasyp, co tu widzicie, on był przysypany do ściany, obłożony jeszcze kamieniami, że przy ewentualnie gdyby ataku z tamtej strony do rzeki, to by wzmocnić osłabę tą stronę. Tutaj te dwa takie trójkąty zasłaniające osłon z karabinem osłonowym, to się nazywają orylony. To jest skrony, żeby samolotu go nie było widać. Ten jest wysadzony w powietrze, wysadzony po wojnie przez albo Polaków, albo Rosjan, nie wiadomo kogo. Prawdopodobnie nie mieli za dużo materiałów wybuchowych na znajdywane. A jak sobie byłem tam zbyt. Na to byłem jak tego.
jest okaza. To jest większą ilość uczestników. Stąd mamy jeszcze jakieś około 4 km. Najpierw 2, później 7. To też około chodzili. Ale miał fajną brodę. O, jeszcze na rajdach będę pracował. A my internetu nie mamy w domu. Słuchajcie, gdyby ktoś chciał do Natura, to jest tutaj obok tym. Tak.